Te urwisy są pani? Tak, moje kochane urwisy. Dlaczego są na czerwono dzisiaj wszystkie? Dlatego, że klasy pierwsze przybrały barwy żółtą, zieloną i czerwoną, tak jak w sygnalizacji świetlnej. Pani była autorem dzisiejszego spektaklu? Tak, przygotowałam dzisiejsze przedstawienie. Trudno było przekazać dzieciakom te właśnie najciekawsze rzeczy, ważne rzeczy? Ważne rzeczy w formie piosenek, wierszy, tekstów rymowanych są bardzo łatwo przyswajalne przez dzieci i myślę, że na długo pozostaną w ich pamięci. To iść może jak w progie, gdy żółta rama czerwone nie przenoszą w dół stronę. Następnie pomalować światło na odpowiednim kolorze. Szkoła ma to szczęście, to nieszczęście, że znajduje się w Śródmieściu, masa uliczek, duży ruch, ale dzieciaki na ten ruch są przygotowane. Szkoła chyba nie wybierała przed laty, tak jest usytuowana. Ja myślę, że to jest szczęście, bo usytuowanie w centrum miasta daje nam możliwość może z większego zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo, na które jesteśmy bardzo czuli i robimy tego bardzo dużo od najmłodszych właśnie klas. Mało tego, mamy możliwość uczestniczenia we wszelkich imprezach na terenie miasta, bo praktycznie rzecz biorąc jesteśmy wszędzie tam, gdzie się cokolwiek dzieje. I ja uważam, że tak powinno być. Natomiast no, to daje takie pozytywne efekty z każdej strony. I ja uważam, że to jest szczęście. Jedna z ciekawszych imprez, co? Tak, powiem szczerze, że ta akurat szkoła numer 4 to jest szkoła, w której bardzo dużo robi się w kierunku edukacji dzieci. Robią to w sposób bardzo taki przystępny, chwytający, bo wszystkie dzieci były zaangażowane. Wszystkie musiały przygotować jakąś część z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. No a poza tym najfajniejsze w tym wszystkim to jest to, że one to po prostu autentycznie przeżywają, że ich ta trema, to zadowolenie czasem, bo to są różne objawy, ale wszystkie bardzo mocno się przygotowały i to było widać. Za to zaangażowanie otrzymały nagrodę od WORD-u Bielskiego. Tak, zawsze staramy się w jakiś sposób, nawet skromny, ale wspierać takie inicjatywy, dlatego też elementy odblaskowe, w które wyposażyliśmy pierwszoklasistów, myślę, że przyczynią się do tego, żeby były po prostu bardziej widoczne, a przez to bezpieczne na ulicy. Chodzi nam o to, żeby każde wyjście dziecka z domu zakończyło się szczęśliwym powrotem również do domu ku radości rodziców.